Cześć! Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i będę dzisiaj mówić o jednej z najbardziej zaskakujących spraw, o których kiedykolwiek słyszałam i na pewno spośród tych, które przedstawiałam do tej pory tutaj na kanale. Ze względu na to, że znam tak wiele spraw kryminalnych, to gdy zaczynam czytać o nowej, to mam przynajmniej kilka teorii na temat tego, jak mogą się one zakończyć i przeważnie jedna z tych teorii się sprawdza. A w przypadku tej sprawy nigdy nie pomyślałabym, że zakończy się tak, jak ostatecznie się zakończyła. Jedyna druga tego typu sprawa to jest sprawa zaginięcia Shannon Matthews, o której mówiłam kilka tygodni temu. I to są właśnie tylko dwie z takich spraw, w których naprawdę zwrot akcji był tak niesamowity, że w życiu bym się go nie spodziewała. Dlatego jestem pewna, że ta sprawa okaże się dla Was interesująca i zapraszam Was do oglądania. A będę dzisiaj przedstawiać historię Nataszy Ryan, która urodziła się w 1984 roku w mieście Rockhampton w stanie Queensland w południowo-wschodniej Australii. W 1998 roku miała 14 lat i mieszkała ze swoimi rodzicami, Jenny i Robertem, oraz swoją starszą siostrą. I na początku tych odcinków zawsze staram się przedstawić krótki opis tej osoby, o której historii będę później mówić. I zwykle jest to, jak były one przedstawiane przez swoich rówieśników, przez swoich rodziców, nauczycieli lub pracodawców w przypadku osób, które są starsze. I zwykle ten opis brzmi bardzo podobnie, że te osoby miały idealne życie, że były bardzo grzecznymi dziećmi, że dostawały świetne oceny w szkole. A w przypadku Nataszy ten opis będzie zupełnie inny. Natasza była niesamowicie trudnym dzieckiem. Sprawiała problemy zarówno w domu, jak i w szkole. Była wielokrotnie zawieszana w prawach ucznia, kłóciła się ze swoimi rodzicami, eksperymentowała z narkotykami i także obracała się w kręgach, które jej rodzice określali jako bardzo dla niej nieodpowiednie. To były dużo starsze od niej osoby. I spotykała się wtedy z chłopakiem, który był od niej o 8 lat starszy. Był to 22-letni Scott Black. Przed 14 rokiem życia Natasza wielokrotnie uciekała z domu i za każdym razem udało się ją odnaleźć po jednym lub dwóch dniach i zwykle była w towarzystwie właśnie swojego chłopaka. Dlatego gdy 31 sierpnia 1998 roku Natasza po raz kolejny zniknęła, rodzice nie zaczęli się natychmiast martwić i postanowili skontaktować się ze Scottem, ale on powiedział, że nie wie, gdzie jego dziewczyna może przebywać. To już było trochę bardziej niepokojące dla rodziców, chociaż on miał także historię okłamywania ich, dlatego postanowili pojechać do jego domu i rzeczywiście okazało się, że Nataszy tam nie ma. Wtedy rodzice zawiadomili policję i nie spodziewali się, że policja poważnie weźmie ich zgłoszenie ze względu właśnie na historię licznych ucieczek Nataszy. Ale ku ich zdziwieniu policja zaczęła traktować tę sprawę niesamowicie poważnie. Natychmiast postanowili rozpocząć poszukiwanie dziewczyny. Później okazało się to dlatego, że przez ostatnie kilka miesięcy w tej właśnie okolicy, w okolicy miasta Rockhampton i w stanie Queensland ginęły młode kobiety i były podejrzenia, że Natasza mogła paść ofiarą tej samej osoby, która je porywała, seryjnego porywacza, a najprawdopodobniej niestety seryjnego mordercy. I natychmiast rozpoczęły się bardzo szerokie i intensywne poszukiwania, w których brało udział ponad 100 wyspecjalizowanych funkcjonariuszy i setki wolontariuszy. I szacuje się, że całe te poszukiwania i ta akcja kosztowały około 400 tysięcy dolarów, czyli ponad 1,5 miliona złotych. Niestety poszukiwania te okazały się nieskuteczne. Później ze względu na brak jakichkolwiek nowych dowodów i poszlak ta sprawa na kilka lat ucichła. Policja była przekonana, że Natasza padła ofiarą seryjnego mordercy i również jej rodzice mieli bardzo mocne przeczucie, że ich córka niestety nie żyje. I w 2001 roku, w dniu, w którym Natasza, jeśli by żyła, to skończyłaby 17 lat, zorganizowali uroczystość żałobną na jej cześć. I niedługo później ten mężczyzna, który był odpowiedzialny za te zaginięcia i morderstwa w okolicach właśnie Rockhampton, został schwytany. Nazywał się Leonard John Fraser i jest nazywany seryjnym mordercą z Rockhampton lub gwałcicielem z Rockhampton. I ze względu na liczbę i okrucieństwo swoich zbrodni, do dziś jest jednym z najbardziej osławionych morderców w historii Australii. Fraser został złapany i skazany na dożywocie za zamordowanie 9-letniej Kiry Steinhardt
w kwietniu 1999 roku i w trakcie swojego procesu przyznał się do kolejnych 4 morderstw, chociaż podejrzewa się, że stoi za zaginięciem większej liczby kobiet i między innymi przyznał się do zamordowania Nataszy Ryan. To była absolutnie dewastująca wiadomość dla rodziców, chociaż zarówno policja, jak i oni nie byli zaskoczeni tym, że okazało się, że to on stoi za tym morderstwem. To było w pewnym sensie szczęście w nieszczęściu, ponieważ z jednej strony rodzice i tak wiedzieli, że nie odzyskają nigdy więcej swojej córki, ale przynajmniej ten mężczyzna odpowiedzialny za jej śmierć będzie wreszcie postawiony przed sądem i skazany. Podczas przeszukania mieszkania Leonarda znaleziono tam wiele pamiątek, które zatrzymywał po swoich ofiarach. Głównie były to odcięte kępki włosów, z których stworzył coś w rodzaju ołtarza. I pośród tych włosów nie znaleziono próbki włosów Nataszy Ryan, ale uznano, że ze względu na to, że znaleziono również wiele włosów, których nie udało się dopasować do żadnych odnalezionych kobiet, to że tych ofiar było więcej i też nie od wszystkich swoich ofiar brał on właśnie te włosy i dlatego tych dowodów na powiązanie z tą sprawą Nataszy Ryan nie było, chociaż wiadomo było, że on to zrobił, ponieważ do tego się przyznał. Jego proces został zaplanowany na kwiecień 2003 roku i miał zostać oskarżony o zabójstwo Sylwii Benedetti, Beverly Lego, Julie Turner oraz właśnie Nataszy Ryan. Termin rozprawy był wyznaczony na 11 kwietnia, ale dzień wcześniej, 10 kwietnia, policja w Queensland otrzymała anonim, w którym autor napisał: Natasha Ryan żyje i ma się dobrze. Możecie się z nią skontaktować. I na dole strony był podany numer oraz adres. Policjanci natychmiast pojechali pod wskazany adres i rozpoczęli poszukiwania. I wtedy stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Po 5 latach od zaginięcia Natasha Ryan została znaleziona cała i zdrowa, chowająca się w szafce. Okazało się, że ten dom należy do Scotta Blacka, chłopaka Nataszy, który przez cały ten czas wiedział, gdzie ona się znajduje i pomagał się jej ukrywać. Początkowo policja postanowiła nie ogłaszać publicznie tego odnalezienia i poczekać do następnego dnia, do tej rozprawy sądowej. I po jej rozpoczęciu prokurator Paul Rutledge ogłosił, że Fraser nie może być winny zamordowania Nataszy Ryan, ponieważ została odnaleziona żywa. I gdy ojciec Nataszy, Robert Ryan, to usłyszał, to prawie zemdlał. Później w wywiadzie zeznał, że gdy zobaczył córkę, poczuł jakby zobaczył ducha. Oczywiście z jednej strony był bardzo szczęśliwy, ale z drugiej strony był wściekły, że ich córka cały ten czas żyła i nie próbowała się z nimi skontaktować i przez nią przeszli przez piekło. Natasza miała wtedy okazję zrobić coś, czego nikt wcześniej nie dokonał, czyli zeznawać na procesie o własne morderstwo. Powiedziała, że przez cały ten czas ukrywała się z własnej woli, nigdy nie została porwana i nigdy nie spotkała Leonarda Frasera. Wtedy okazało się, że ten świadek, który widział ją w towarzystwie Frasera tamtego dnia, kiedy zaginęła, po prostu kłamał. I to stawia pod znakiem zapytania wszystkie inne zeznania w tych sprawach, które opisywałam w poprzednich odcinkach z tej serii. Kiedy uważa się, że było pewne, że ktoś był gdzieś widziany o jakiejś godzinie lub w towarzystwie kogoś i to uznaje się za fakt i na podstawie tego buduje się całą teorię, na przykład zaginięcia kogoś, a tutaj okazuje się, że jednak bardzo często świadkowie mogą kłamać, zmyślać między innymi dlatego, żeby dostać jakby uwagę, żeby czuć się ważnymi, żeby móc zeznawać na głośnym procesie. I tak niestety okazało się, że było w tej sprawie. I jeśli policja nie otrzymałaby tamtego anonimu, to Natasza prawdopodobnie nadal by się ukrywała, to Fraser byłby oskarżony o jej morderstwo, a kłamstwo tamtego świadka nigdy nie zostałoby odkryte. I w mediach Natasza była nazywana dziewczyną w szafce i to było źródłem wielu nieporozumień. Ludzie myśleli, że ona przez cały ten czas, przez całe te 5 lat była trzymana właśnie wbrew swojej woli w tej szafce. Ale ona powiedziała, że cały ten czas ukrywała się z własnej woli, nigdy nie była wobec niej używana siła i w szafce chowała się tylko, gdy do jej chłopaka przychodzili jego rodzice lub właśnie wtedy, gdy odwiedziła go policja. Od kilku miesięcy Scott Black pracował jako dostawca mleka i wychodził z domu bardzo wcześnie rano i Natasza większość dnia spędzała sama.
i w wywiadzie powiedziała, że przez kilka lat nie widziała światła słonecznego, nie odsłaniała okien, nie podchodziła do okien w obawie, że ktoś może ją zauważyć, nie wychodziła na zewnątrz w ciągu dnia i również bardzo rzadko po zmroku. Powiedziała, że raz tylko poprosiła Scotta, żeby z tyłu swojej furgonetki o świcie zawiózł ją na plażę, żeby mogła zobaczyć ocean, ale wyszła z tej furgonetki tylko na kilka minut w obawie właśnie, że ktoś ją zauważy i rozpozna. Po tym jak została odnaleziona, została również zbadana i jej stan zdrowia był oceniony jako dobry, chociaż ten brak ruchu i brak słońca negatywnie odbił się na jej zdrowiu, była również lekko niedożywiona. W 2005 roku Scott Black został skazany na 3 lata więzienia za krzywoprzysięstwo i później ten wyrok został zmniejszony do 12 miesięcy i został skazany za to, że w sądzie pod przysięgą zeznał, że nie wie, gdzie znajduje się jego dziewczyna i że nie miał z nią kontaktu od dnia jej zaginięcia. Później otrzymał również grzywnę w wysokości $3000. Natasza na ten rok, kiedy jej chłopak odsiadywał w więzieniu, przeprowadziła się z powrotem do rodziców, którzy byli oczywiście na nią kompletnie wściekli, ale również szczęśliwi, że wreszcie odzyskali córkę. W 2006 roku ona również musiała zapłacić grzywnę, ale w wysokości zaledwie $1000. I wiele osób uważa, że to niesprawiedliwe i że powinna oddać całe 400 tysięcy, czyli to, co zostało wydane z pieniędzy podatników na jej poszukiwania. Ale sąd ocenił jej sytuację materialną i stwierdził, że nie jest ona w stanie zapłacić takich pieniędzy. Chociaż od momentu odnalezienia i właśnie na całej tej sytuacji ona bardzo dużo zarobiła. Na samych wywiadach zarobiła kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset tysięcy dolarów. Po tym jak Scott Black wyszedł z więzienia, ponownie zamieszkali razem z Nataszą i prowadzili, można powiedzieć, normalne życie. Doczekali się nawet jednego dziecka, syna. I w 2008 roku wzięli ślub i zdjęcia z tego ślubu sprzedali magazynowi Women's Day za aż $200 000. I to jest już koniec tej sprawy, chociaż nadal jest w niej kilka pytań, na które bardzo trudno jest odpowiedzieć. Między innymi to, dlaczego Natasza uciekła z domu i dlaczego nie zgłosiła się, gdy zobaczyła, że cały kraj jej szuka. Natasza powiedziała, że początkowo planowała, żeby ta ucieczka wyglądała jak wszystkie poprzednie, że po kilku dniach planowała wrócić do domu, ale gdy zobaczyła te poszukiwania w mediach, po prostu się przestraszyła, bała się wrócić, bała się konsekwencji, czyli tego, jak rodzice mogą zareagować, jak mogą zareagować znajomi, jak może zareagować opinia publiczna. Później zauważyła informację o tym, że najprawdopodobniej jest ofiarą tego seryjnego mordercy. Później ten seryjny morderca został schwytany, a później jeszcze przyznał się do tego, że stoi za jej morderstwem. Wtedy już absolutnie była przerażona i pomyślała, że nie może po prostu w tym momencie już się ujawnić, że już jest dla niej po prostu za późno. Drugim pytaniem w tej sprawie jest to, kto napisał ten anonim, ponieważ z tego co wiadomo, jedyne osoby, które wiedziały o tym, że Natasza mieszka w domu Scotta, to była właśnie ona i Scott. Chociaż teoretycznie mógł to być na przykład któryś znajomy, którego Scott o tym poinformował, lub znajomy, który po prostu się domyślił podczas jednej z wizyt. Moim zdaniem najbardziej prawdopodobne jest to, że anonim ten został napisany przez samego Scotta, który miał po prostu dość ukrywania swojej dziewczyny. Chciał prowadzić normalne życie, chciał założyć z nią rodzinę, a nie cały ten czas się ukrywać, ponieważ jeśli to nie wyszłoby na jaw, to nie wiadomo, ile czasu musiałaby jeszcze spędzić w ukryciu. Osoby mieszkające po sąsiedzku tej posiadłości powiedziały, że nie miały pojęcia, że Natasza tam mieszka. Myślały, że po prostu Scott Black jest dziwny, że nie lubi, jak ludzie zaglądają mu do domu, dlatego jego okna cały czas są zasłonięte, że praktycznie nigdy nie zaprasza tam ludzi, ponieważ jest samotnikiem i wychodzi tylko do pracy, a później cały dzień spędza w domu ze względu na swój charakter i może fobię społeczną, a nie dlatego, że ukrywa taką tajemnicę. Ten seryjny morderca, Leonard Fraser, ostatecznie został skazany 13 czerwca 2003 roku za zamordowanie pozostałych trzech kobiet, czyli Sylwii Benedetti, Beverly Lego
oraz Julie Turner i został oczyszczony z zarzutu zamordowania Nataszy Ryan. I 1 stycznia 2007 roku zmarł w więzieniu z przyczyn naturalnych. I to jest już koniec tej sprawy, ona oczywiście została rozwiązana. Jeśli słyszeliście jeszcze jakieś fakty na jej temat, o których dzisiaj nie powiedziałam, to zostawcie je w komentarzach. Bardzo chętnie o nich przeczytam. Jeśli macie propozycje innych spraw, o których mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach, również dajcie mi znać, zwłaszcza jeśli znacie jakieś sprawy, które są podobne do tej, który był niespodziewany zwrot akcji, ponieważ one są niesamowicie interesujące i jestem pewna, że wiele osób oprócz mnie również chętnie o nich posłucha. Jeśli ten film Wam się podobał, zachęcam Was do subskrybowania. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!